kościół pod wezwaniem Piotra i Pawła w Raszkowie. Najbliższe otoczenie kościółka, piękna okolica. Okolica górska, jak widać. Kościółek leży na terenie wzgórz Ścinawskich. Nazwa pochodzi od miejscowości Ścinawka. W bliskim sąsiedztwie kościółka wybudowano kilka lat temu wieżę, która nazywa się Suszynka. Piękna wieża. Z wieży tej otwierają się bardzo rozległe widoki na duże fragmenty ziemi kłodzkiej. W tej chwili wchodzę na teren kościoła i później będę zwiedzał kościółek. Przy okazji filmując piękne wnętrze. Wejście na teren świątyni przez budynek bramny. Jesteśmy w przedsionku. Przy wejściu do świątyni po lewej stronie jest tablica z napisem w języku niemieckim i w języku polskim. Wnętrze świątyni przepiękne, robi ogromne wrażenie. Wyposażenie od początku, jak świątynia istnieje, zostało zachowane. Przepiękny ołtarz główny. U stóp ołtarza zachowały się tak zwane balaski. Jest to balustrada, przy której wierni biorą komunię świętą. Teraz trochę się wszystko zmieniło, bo wierni podchodzą i biorą komunię świętą stojąc. A tutaj zachowało się oryginalne wyposażenie. Ambona. W tej pięknej świątyni każdy szczegół jest ważny i każdy szczegół, każda część wyposażenia zwraca moją uwagę. Prospekt organowy na chórze. Na ścianach wiszą obrazy. Przepiękne obrazy. Tutaj mamy pietę, czyli Chrystus zdjęty z krzyża i Matka Boska przy Jezusie.
będę pokazywał po kolei obrazy. To są obrazy Drogi Krzyżowej. Na ścianach przepiękne obrazy Mąki Pańskiej, czyli Drogi Krzyżowej. To jest stacja pierwsza. Stacja druga. Stacja trzecia. Czwarta stacja. Stacja piąta. Szósta stacja. Między szóstą a siódmą stacją Pieta. Chrystus z krzyża zdjęty. Na kolanach Matki Bożej. Siódma stacja. Stacja ósma. Między stacją ósmą a dziewiątą figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Kolejna stacja, dziewiąta. Stacja dziesiąta. Między stacją dziesiątą a amboną znajduje się boczny ołtarz z obrazem. U dołu obrazu figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. Ambona. Za amboną w prezbiterium obraz stacji 11. Dwunasta stacja. Trzynasta stacja. I ostatnia, czternasta stacja. Na suficie freski. Nad prezbiterium. Jeszcze raz ołtarz główny, przepiękny. Z figurami. Piękne żyrandole.
drugi ołtarz boczny. Figura Chrystusa. Zwracam uwagę na budowę ołtarzy, na ich kształt. Świątynia z zewnątrz, jak i wewnątrz, robi ogromne wrażenie. Przepiękna świątynia, przepiękna, bardzo stara i zabytkowa, otoczona murem. Byłem tu kilka lat temu. To świątynia i mur miały być wyremontowane. No i dzięki Stwórcy tak też się stało. Idę wokół kościoła, żeby pokazać mur, nie tylko mur, ale przepiękne otoczenie i zaraz udowodnię, że mówię prawdę. Wokół muru dostrzegłem starą tablicę nagrobkową z imieniem, nazwiskiem, z datą urodzenia i datą śmierci. Poza obrębem muru, tuż za kościołem, jest to, o czym mówiłem. Przepiękne widoki na wzgórza. Oto jedno ze wzgórz, na którym rośnie dorodne zboże. To widać. Na tym cmentarzu od jakiegoś czasu już nie robi się pochówków. Zachowało się tutaj jeszcze kilka grobów. Na jednym z grobów widnieje data, że pochówek odbył się w 1958 roku. Kolejne groby polskie. A tutaj taki maleńki grobowiec z czasów niemieckich. Następny widok na wzgórza. Na tym cmentarzu rosną przepiękne, bardzo duże tuje. W tej chwili kwitną. Spoglądam z cmentarza na niewielką wieżyczkę kościoła. Następna tuja, która rośnie poza murem kościoła. Bardzo wysoka. Grobowiec z napisem. Tu spoczywa najdroższy syn i brat Zbigniew Augsburger.
Oto budynek bramny z wieżycą. W budynku bramnym jest wnęka. Wnęka, która przypomina, tak jakby była to jakaś kaplica lub jakieś inne pomieszczenie. I tutaj mamy obraz Ostatnia Wieczerza. Oto kolejne widoki spod kościółka. Przepiękne wzgórza ścinawskie, usłane zbożami. Piękne otoczenie świątyni pod wezwaniem Piotra i Pawła. Jeszcze raz piękne otoczenie w Raszkowie, piękne otoczenie kościółka pod wezwaniem Piotra i Pawła. Przepiękne tereny. Wzgórza Ścinawskie.